Jeszcze będę musiał pogadać. Cześć, cześć Żuczki. Cześć. Jest Bruce. Mamy. Musimy chyba trochę tak. Będziemy uderzać w tył kamizelki, bo żeby ją zabezpieczyć przed tym bujaniem się całym, to Bruce musi, wykorzystamy ten pasek, żeby Bruce sobie mógł tam, żeby Bruce tam mógł sobie złapać. To ciężko. I tam będzie trzymał na górze, ja będę pracował tutaj. Oczywiście jak też jestem przygotowany, taka fajna rękawica, żeby nie przeciąć łapy. Mówicie, co będzie się ciął po rękach. Nie, kochani, to jest jedno ze sposobów poznania, kto kogo tak naprawdę napadł z nożem. Do oceny, jak jest tam, że jest dużo krwi. I kto kogo napadł, kto się bronił, kto ten, to jedna ze wskazówek, tak? Bo nie jest to koronny dowód. Natomiast trzeba patrzeć, kto ma pocięte łapy, bo przy uderzeniu często, jak się uderzy mocno, ręce się ześlizgują po ostrzu. Dlatego po pierwsze wybrałem sobie, to jest w ogóle zwykły kuchenniak. No oczywiście, najwięcej rzeczy się popełnia, się dzieje z użyciem kuchenniaków. No i jeszcze taki tutaj z ogranicznikiem fajnym, żeby zwiększyć szanse. Natomiast za rękawice sobie tak ubrałem. I tak sobie ubrałem, no bo po co? Po co ryzykować? Także najpierw pokażemy, jak wyglądają te testy zazwyczaj. Zazwyczaj te testy wyglądają tak. Panie działa, jest w ogóle nie do spenetrowania, tak? I tak dalej. No, tak jak mówię, klepanie hostessy w Tesco po pupce. Trochę przyłożymy troszeczkę energii więcej do tego. Także, o, 2 minuty w sam raz wstępu, więc będziemy zaczynać, tak? Z drugiej strony, jak w międzyczasie może tam usłyszeliście takie kliknięcie, także teraz atakuję tępym nożem, bo pękł. Cięcia oczywiście wytrzyma na pewno. Zwłaszcza, że już jest troszeczkę przytępiony. Masz ten? W torbie jest, wiesz? Na wierzchu. Mała pauza. Kochani, jednak nie było w torbie. Co nie wziąć drugiego. Natomiast już tutaj, a za chwilę jeszcze teraz parę razy sobie dźgnę lewą ręką, bo prawą mam trochę nadwyrężoną. Parku mnie troszeczkę kuje. Parę razy jeszcze lewą ręką. Natomiast już jest jedna rzecz, która się wydarzyła bodajże przy trzecim pchnięciu. Zaraz do niej wrócę, zaraz ją omówię. Więc do tego wrócimy. I co? I ten, dobra. I wystarczy. Generalnie sporo już wiemy, tak? Także lewa ręka i pod różnymi kątami będą ataki, tak? Okej, okay, to tyle. Grover pisał, że jak kamizelka wytrzyma, to żeby była... właśnie, jak cię trzymało? Bo jeszcze zrobimy jeszcze drugą stronę. No, nie trzymało. Tak?
Rover pisał, że jak ewentualnie kamizelka przetrwa, to mogę mu ją odesłać. Oczywiście na jego koszt, co zaznaczył. Okej, okay, myślę, że nam starczy. Ściągamy. Ocena efektu. Teraz, tak jak mówiłem, przy trzecim pchnięciu mam wrażenie, że coś się stało. Zaraz to zobaczymy. Się przekonam sam, bo nie wiem, czy to się stało. Nie. Czy tak? Nie, nie. Tu nic nie ma. Dobra, wydawało mi się, zaraz ocenimy sam wkład. Zaraz ocenimy sam wkład. Miałem wrażenie, że na płasko pod kątem przeszło to na drugą stronę. Gdzieś, że gdzieś przypadkiem weszło pomiędzy. Pomiędzy płytki to jest przód, czyli to co atakowałem jako drugie. Także faktycznie widać, że wytrzymało. Chociaż wgłębienia są znacznie większe niż przy zwyczajowych tego typu testach. Tak, tylko to było przy tej kamizelce, znaczy przy. A przy tej nie, czekaj, to tamto był przód, teraz mamy tył. Rzep mnie zmylił, a to jest rzep na przypięcie sobie informacji o rodzaju formacji. Aha, bo to nie to odcinaliśmy. Tu z tyłu jest, czyli dobrze myślałem. Tak? Czyli przeszło. To gdzieś szukamy zaraz na worku. Aha, tutaj taśma. Co prawda na worku cięcia nie ma, natomiast tu z tyłu. Aha. Tylny panel, więc dobrze mi się wydawało i to się zdarzyło przypadkiem już przy... Z tego co ja pamiętam, przy trzecim pchnięciu, że uderzyło gdzieś bokiem i weszło tutaj tędy, tak? Weszło tutaj tędy pod spód. Czy jakiś... I jest na to miejsce. Jest na to miejsce, ponieważ jak zobaczycie, jeśli chodzi o łączenia, tu nity są ciasno, natomiast tutaj jest duża przestrzeń, gdzie nic nie ma, zarówno przy pionowym montażu, jak i przy poziomym montażu, więc tu jest dużo miejsca, gdzie to, żebym zaraz sobie w
ten, bo byłaby lipa, gdzie to ostrze może wejść, tak? Co prawda pod tym kątem to też mała szansa, żeby to miało być śmiertelne pod takim kątem, bo niestety płytki wymuszają, że wślizgło się i od razu się zgięło na płasko pod tym. Także a pod tym będziemy mieli jeszcze ubranie, także no. Jest taka możliwość, tego jesteśmy świadomi. Natomiast sam pancerz, no zresztą widać, jak jest środek wgięty. Jest wgięty, natomiast blacha jest dobra, blacha wytrzymała. Także, moi drodzy, tu jeszcze raz tył, materiał od tyłu. Tu przecięcie, a tu takie zaskrobanie. Tak, także Grover, no chyba nie mam ci co wysyłać. Chyba. Bo należało to potwierdzać po sprawie. Natomiast to jesteśmy w kontakcie. W razie czego, kochani. Także podsumowując, sama w sobie, jeśli to pchnięcie jest w kamizelkę, jak widzimy, kuchenniak nie wytrzymał, to było zaraz po tym, jak weszło pod blachę, także gdzieś tam w okolicach piątego silnego trafienia. Więc powiecie, piąte trafienie, czekaj, podniesiemy może, bo ja wiem, że to was peszy, skoro są nagrania, żeby nie był podcast i pójdziemy w tą, no nie ruszaj. Pójdziemy w tamtą stronę. Aha, samo się przyda. Chyba tak, tak? Zapomniałem co miałem mówić. Aha, że pchnięć, że aż pięć, że przecież nie ten. Kochani, to pytanie, jak szybko się połapiecie. Powiecie, no jak ktoś mnie dźgnie, no to chyba szybko się połapie. No, przy analizie nagrań z kamer przemysłowych, tak, czyli tych kamer ochrony CCTV, no widać, że ludzie często nie zauważają, że zostali pchnięci raz czy dwa nawet. Nie? Jest coś, go boli i się obraca i nie wie, o co chodzi, nie wie, co się dzieje, tak? Jeszcze tam ściga, jeszcze dyskutuje nawet, nie jest świadomy. To było też widać doskonale na zbliżeniu przy sytuacji z prezydentem Gdańska, panem Adamowiczem. Także, znaczy tak, od razu uprzedzam, że tutaj wszelkie jakieś polityczne komentarze od razu jest ban. Także to nie wchodzimy, tego w ogóle nie analizujemy. Już uprzedzam, żeby mi ktoś tam nie pisał bzdetów w stylu, że się należało, czy nie należało. Ban z miejsca. Natomiast widać na zbliżeniu, że po dźgnięciu on siedzi, rozmawia, uśmiecha się, tak? Bezpośrednio posiadł i dalej zachowuje się normalnie, bo to jest głęboki szok, więc ciężko to zauważyć. A w sytuacji właśnie takiej napaści, to w początkowej fazie tych pierwszych 3 sekund wykonywane są mniej więcej 3 pchnięcia na sekundę. I to takie, jak ja robiłem, tak? Czyli mamy, jest raz, dwa, trzy, tak? Bardzo mocne 3 pchnięcia w ciągu sekundy. Później ta ilość spada, bo już ofiara zaczyna się łapać, o co chodzi, zaczyna się bronić. Natomiast szybkie 3 i odchodzę i ofiara nawet mnie nie uderzy, nic nie zrobi. Jeśli to jest atak zaskoczenia. Natomiast przypominam, że większość tego użycia na ulicy to są rzeczy z zaskoczenia, tak? To są zamachy. Ataki zaskoczenia, napaści, gdzie właśnie podchodzi od tyłu, dźga, podchodzi od tyłu, cięcie po szyi, także tak wyglądają te rzeczy. Więc czy to dużo, czy to mało, że za trzecim gdzieś tam się wsunęło pod ten pancerz, nie mnie oceniać. Mogło za pierwszym, mogło w ogóle. Mogło za pierwszym o tyle, że tu cel jest nieruchomy przy pierwszym trafieniu raz i później się drugie i osoba się skręca akurat tak, że się akurat zgra pod tym. Natomiast to tłumaczę wam tylko, co mogło być, jak to wygląda w praktyce, jakie są zależności. Natomiast nie, że no, bo mogłoby być źle, jedna szansa na milion, dlatego to jest gówno i ten. Dlaczego to jest gówno, to już o tym mówiliśmy. No. Jak zdało ten test? No, tak jak widzieliście. Test Force on Force. Zdany. Całkiem nieźle. Za chwilę do was wrócimy, żeby nie rozlekać tego nagrania.
ostatnia część, wnioski po prostu, gdzie już mniej więcej zaczęliśmy o tym mówić, ale podsumujemy to w osobnym nagraniu, bo tam też będzie z jakieś 5 do 10 minut jeszcze nawijki, także nie chcemy tutaj robić czegoś zbyt długiego jednak. To tyle kochani, do zobaczenia za chwilę. Te dwa nagrania chyba zostaną wrzucone tam jedno po drugim. Aha, jeszcze zapominam, bo nie biznesowy jestem. A co mi o tym przypomniało? To mi o tym przypomniało, że nie wrzuca się tak często nagrań, że trzeba mieć tą porę i coś tam. I to jest niebiznesowe. I wiem, że no, jestem średnio biznesowy, natomiast pracuję nad tym, moi drodzy. Jeśli nie jesteś jeszcze widzem mojego kanału, subskrybuj oczywiście, kliknij se dzwoneczka, żeby nie opuścić żadnych nagrań, a szykuje się tona fajnych projektów wspólnie ze Storms, także polecam, jeśli strzelacie, jeśli nie strzelacie, to zacznijcie, bo fajna zabawa, więc tak, żebyście byli na bieżąco, żebyście mogli śledzić. Przypominam, to co my Wam dajemy za, to jest tylko fragment naszej wiedzy, natomiast my to oddajemy za darmo i pomimo tego, że to jest fragment naszej wiedzy, to jest to więcej niż dostaniecie w większości miejsc za pieniądze. Dużo, dużo więcej. Także naprawdę, naprawdę warto. Jak chcecie jeszcze więcej, no to oczywiście szkolenia. I ostatnia rzecz, Facebunia mojego. Tutaj jest was prawie 30 tysięcy, a mój Facebunio no to 1100. Także rzućcie tam lajka, łatwiej jest docierać z tymi treściami gdzieś dalej do ludzi, no to dużo nie kosztuje. Pamiętajcie, to dużo nie kosztuje, to nic nie kosztuje. Lubicie te treści, podobają Wam się, w każdym razie ci, którym się podobają, udostępnijcie, zlajkujcie, skomentujcie, to mega poprawia zasięgi, pozwala docierać to do innych osób i im po prostu pomagać, a dostajemy dużo informacji od ludzi, którym to pomogło. Dzwonią do mnie ludzie już pół godziny po szkoleniu, że bardzo im to pomogło, tak? Się wywinąć z ciężkiej sytuacji. Dzwonią do mnie ludzie, którzy się obronili przed atakiem nożem albo uniknęli, zapobiegli, tak? Rozbroili konflikt albo zauważyli zbliżający się konflikt i jeszcze uratowali grupę, z którą byli. Czy też potencjalnie uratowali, tak? W każdym razie atak był bardzo prawdopodobny. Z wieloma takimi rzeczami ludzie do nas piszą, także to pomaga, to było nasze założenie, pomagać ludziom w tym i ratować ich życie. To tyle, widzimy się w następnej części. Pamiętajcie, lajkujecie mojego Facebooka, oficjalny profil Damian Laszuk, praktyczne sztuki walki, realna samoobrona MSP. Oczywiście zaproszenia do znajomych, ja i Bruce przyjmujemy jak najbardziej, tak? Lajkujemy, udostępniamy, komentujemy. Bądźcie bezpieczni zawsze.